Dzień dobry, bardzo witamy z tą żywieniową serią i tutaj do pana Roberta zajrzymy, bo ty masz szczególne zamówienie. Co sobie dzisiaj zażyczyłeś na obiad? Zarzuciłem... Proszę, panie Patryku, zażyczenie. Bo ja tutaj zaraz proszę... Życzenie, zarzuciłem. Bo ty masz jakąś wersję specjalną, tak no jakby premium. Mam tak zwaną wersję gęstą, tak zwaną. Bo chcemy tutaj zamiąchać łyżeczką, co tutaj proszę będzie. Bardzo, także... moja łyżka stoi, o, twoja stoi, moja ta metalowa już nie stoi. A tutaj na przykład u kolegi stoi. No, ostrożnie, lekko wystarczy dmuchnąć. Także wracamy do... Ale nie będę dmuchał oczy. Nie tak, także nie wracamy proszę. Do tematów tam na ławce nie. rozpoczętych. No proszę, idealny pion. Idealny pion, także oczywiście co świadczy o tym, że zupa pożywna, gęsta, dobra. Ja tu jeszcze na dowód tego zamieszam. Proszę, jak pan, nie jest to takie wodniste, tylko... gęściutko, jednak trochę, elegancko, ale bardzo dobre. Kolega zobaczy, jednak a teraz posmakuje, pokaż. Co z reklamacją? Moja jest rzadka. Lura. Moja oj, będzie jest reklamacja. Aromatyczna. Jaka automatyczna? Aromatyczna. Proszę doprawić solą, pieprzem, będzie dobrze. Także smacznego życzę i spożywamy. Niebotyczna, ja bym nawet powiedział. Także ten posiłek bardzo dobry. Wszystkiego dobrego. Zobacz, jeszcze po posiłku będą takie krótkie refleksje, wrażenia, także pauzy. I proszę państwa, ale za to premium, proszę bardzo, gdzie można, gdzie pan prokurator spożywa na tyle autokaru? Proszę, leżaczek prywatny, lepszy od mojego fotelika, który zakupiłem dyrektorskiego. Rewelacja, tak? No, także my teraz spożywamy, zaraz podzielimy się wrażeniami po konsumpcji. Pan Patryk jeszcze oceni tą zupę, jak? Zupka ma konsystencję, bym powiedział, takiego gęstego budyniu. Dla mnie rewelacja, bo ja jeszcze jak dokończę, chyba będę prosił o dolewkę. Słoność i ostrość idealna. Temperatura no wysoka, ale ogólnie jest wysoka. Ale no, także chwalicie. Jest takie 4,5 z malutkim minusem. A w skali na... No tak, z... Do ilu? 4,5? Fahrenheita to tak 220. Nie no, pan prokurator Robert się zajada, także ja idę dalej konsumować. Bo no, dla mnie, ja już pierwsze... wrażenia mam dobre. Ma tendencje włoskie bynajmniej. Oczywiście. Albo tak. Nawet powiedziałbym, że może greckie, chociaż w Grecji pomidorowe to może nie za bardzo, natomiast no Włosi to jednak chyba jedzą pomidorowe, co? Czy pomidory same? No jak pomodoro. Usiądą na pomidorach, to jest pomidorowa. Co risotto na pomidorach, to właśnie ja mam to. No, ktoś, no. No to we Włoszech. A ja po prostu jeszcze tu na dźwigu postanowiłem wziąć dokładkę i w myśl naszej piosenki na drugie nogie daj mnie tu, na drugie nogie daj mnie tu.